Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mamy przyjemność gościć w przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej doktora Krzysztofa Raka. Dzień dobry Państwu. Tutaj przed Panem doktorem kolejna książka Pana doktora, która już jest tam na wykończeniu nakład, więc jak ktoś jeszcze zdąży, to polecam. Moja i profesora Grzegorza Kucharczyka, pamiętajmy. To oczywiście, jestem tylko współautorem. Nakład się wyprzedał, na wiosnę będzie następny nakład i postanowiliśmy skorzystać z okazji z Grzegorzem i troszeczkę poprawić, uatrakcyjnić i zmienić też tytuł tej książki. Ona będzie pod tytułem Przeklęci sąsiedzi. O, proszę bardzo. No to pokazujemy unikat. Ja mogę się cieszyć, jestem dumny, że mam książkę pana doktora. Chciałbym zacząć dzisiaj, bo będziemy rozmawiali oczywiście o polityce międzynarodowej, o stosunkach międzynarodowych. Konik badawczy doktora Krzysztofa Raka, którego państwo na pewno kojarzycie z dwóch innych książek na ten temat, które oscylowało, jeśli chodzi o politykę polską. Polska. Niespełniony sojusznik Hitlera. Książka, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. I też tutaj mieliśmy przyjemność z panem doktorem o książce rozmawiać oraz Piłsudski między Hitlerem a Stalinem. Świetna książka. Ja jeszcze tylko chcę tak na wstępie powiedzieć, że bardzo cenię książki doktora Krzysztofa Raka. Po pierwsze, bo one są napisane oczywiście z całym aparatem badawczym, ale dla ludzi to się czyta. To po pierwsze, panie doktorze. Dziękuję. Czy doktorze? A druga rzecz to jest taka kwestia, że... Przejdźmy na mniej sformalizowany formę kontaktu. Dobrze, dziękuję. A druga kwestia, to co robi moim zdaniem doskonale Krzysztof Rak, to jest rzadkie u części badaczy stosunków międzynarodowych, ale zrozumienie instytucjonalne służb. Nie przecenianie, ale też nie docenianie, jak to robią niektórzy historycy stosunków międzynarodowych, no bo jednak trzeba wiedzę o rozmówcy, z kim negocjujemy mieć wszelkiego rodzaju, tajną, nietajną, wszelkiego rodzaju. I zwłaszcza w książce o Hitlerze, Stalinie i rozgrywce Piłsudskiego, z nimi wzajemnych w zasadzie rozgrywkach, Krzysztof Rak ten kontekst bardzo dobrze tam zawiera w tej książce. Ze zrozumieniem, ale bez przesady, bez jakiejkolwiek tu przesady. Też jest tutaj ten kontekst uwzględniony. Tutaj też. Bardzo szczegółowo na przykład opisaliśmy problematykę negocjacji traktatu moskiewskiego z 1970 roku, gdzie służby, a po stronie rosyjskiej szef KGB Andropow, no można powiedzieć odgrywały w samym procesie negocjacyjnym absolutnie pierwszorzędną rolę. Nim przejdziemy do rozmowy, bo dzisiaj chcemy rozmawiać, ja wiem, że może brzmieć to sensacyjnie, ale dr Krzysztof Rak ma dowody, że mieliśmy do czynienia być może z tajemniczym spiskiem w Rapallo. No nie, to spisek był na pewno. My to przejdziemy. Zaraz, nie wiemy, co było dokładnie treścią, ale spisek zaraz był. Do tego przejdziemy. Ale najpierw chcę pokazać rzecz i tutaj ukłony dla doktora Jana Sotkiewicza, wicedyrektora krakowskiego wydawnictwa Universitas. Książkę chcę pokazać Państwu Kenneta Woolsa. Człowiek, państwo, wojna. To jest klasyk, proszę Państwa, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe. Ta praca i oczywiście też sam autor jest uznawany w ogóle za współtwórcę tego, co my znamy, co wykłada się na uniwersytetach jako stosunki międzynarodowe. Doskonała teoria książka. Stosunków międzynarodowych i to jest klasyk tej linii realistycznej. Tak. Absolutna klasyka, absolutna koniecznie do przeczytania książka dla każdego, kto interesuje się stosunkami międzynarodowymi, bo no, żeby świadomie czy próbować w ogóle zrozumieć, no trzeba też zrozumieć te pewne mechanizmy, pewne schematy interpretacyjne i trzeba mieć też świadomość tych schematów słabości, bo bez tego nie zrozumiemy tej gry, chociażby która dzisiaj się dzieje na naszych oczach. Dlatego warto wspierać się klasykami teorii stosunków międzynarodowych, a na pewno Woolse jest jednym z najważniejszych. No na przykład jest też ostatnio wydano trochę książek Mishimera.
tak. Nowa Konfederacja wydała, no to ja bym powiedział, że jednak Łódź jest, Uniwersytas. Jest historycznie i pod względem znaczenia troszeczkę wyżej. To najpierw Łódź trzeba czytać. Tak jest. I erudycyjnie, i pod względem stylu pisarskiego, takie dobre amerykańskie, stare anglosaskie pisarstwo. To jest serdecznie gratulujemy panu Janowi Sadkiewiczowi. Dla Jana Sadkiewicza ukłony, brawa i bardzo dziękuję. Panie Janie, że pan wydaje tak interesujące książki. I tłumaczy tak dobrze i te tłumaczy, książki. Dokładnie, i tłumaczy. No, mieliśmy też Bochańskiego, którego nie trzeba było tłumaczyć, a książka ciągle aktualna niestety. Mam tutaj na myśli Dzieje głupoty w Polsce. Ale dzisiaj o innym temacie, który... Doktorze, drogi Krzysztofie, jak to waży w ogóle to, co się wydarzyło ponad 100 lat temu, to jest kwiecień 1922 roku, na stosunkach polsko-niemiecko-sowieckich czy rosyjsko, dzisiaj byśmy to ujęli, niemiecko-polskich? Co się stało? No, to, że zawarto i podpisano traktat o określonej treści, to wiemy. Tylko pytanie jest takie, czy przypadkiem nie zawarto czegoś więcej, bo jakby z całego kontekstu rozmów przed i po Rapallo wynika, że rozmawiano jeszcze o czymś więcej niż tylko to, co zostało zapisane w normach traktatowych. No bo problem dla nas i problem dla badaczy jest taki, że Niemcy właściwie nie dokumentowali przebiegu tych wydarzeń, tej najbliższej genezy, tygodnia przed, samego 16, a tam prowadzono, obydwie delegacje w Rapallo prowadziły wielogodzinne dyskusje i my nie mamy nic. Żadnego zapisu, a tam byli ministrowie spraw zagranicznych Rosji Sowieckiej i Rzeszy. Czyczerin i Rathenau. No i z oczywistych względów, no praktyka jest taka, że tego typu rozmowy się bardzo dokładnie zapisuje. Zazwyczaj zapisuje się w sposób stenograficzny. Z tego powstają stenograficzne notatki, a my takiej notatki nie mamy. Niemiecka, moim zdaniem, w ogóle nie została zapisana ze względu na tajność tych rozmów. Sądzę, że sowieckie są, ale one ukryte są bardzo głęboko w archiwach Kremla i prawdopodobnie one, ja mogę tak zaryzykować, za naszego życia nie zostaną ujawnione. I tu jest, mimo że ponad 100 lat minęło. Mimo że ponad 100 lat minęło, Rosjanie generalnie ukrywają tą materię stosunków z Niemcami po dziś dzień, no ale właśnie, w lata 70. ten traktat warszawski z 1970 roku, o którym wspomniałem, Rosjanie ujawnili przed kilku laty no bardzo duży korpus dokumentów, tak, zbiór dokumentów na ten temat. Mamy rosyjskie dokumenty, łącznie z dokumentami Wydziału Zagranicznego KCK PZR, no, gdzie mamy, naprawdę możemy się zapoznać dokładnie z przebiegiem tych rozmów, z motywacjami rosyjskimi. No, jeśli idzie o umowy lat, przełomu lat 80. i 90., no, to mamy wydanych bardzo ciekawy też zbiór dokumentów Gorbaczowa dotyczących również KC, na podstawie którego możemy wiele rzeczy odtworzyć, a właściwie pozycję rosyjską możemy dokładnie odtworzyć i niemiecką. Natomiast tu, ten rok 1922, no to jest chyba jedyna taka sytuacja, jak sobie przypominam w historii stosunków rosyjsko-niemieckich w ostatnich 100 latach, że Niemcy nie dokumentowali
tych najważniejszych elementów spotkań, a część dokumentów, które powstało, zniszczyli, a Rosjanie w ogóle niczego nie, niczego nie ujawniają. Tak jak sobie zobaczymy zbiory dokumentów dyplomatycznych rosyjskie, to nic na temat Rapallo nie znajdziemy. No i tu jest ten zasadniczy problem i dlatego też prawdopodobnie naukowcy nie spieszą się z tą monografią o Rapallo, ale no, moim zdaniem nie ma na co czekać, bo większej liczby dokumentów niemieckich, no najprawdopodobniej, to z dużą prawdopodobnością, no, zawsze coś gdzieś można znaleźć, ale pewnie już nie znajdziemy, bo to już minęło 100 lat i naukowcy co mogli znaleźć, to znaleźli. A Rosjanie ze względów politycznych, bo dla nich polityka, historia to jest polityka historyczna i ta polityka historyczna to jest wręcz polityka bezpieczeństwa dzisiaj, no trudno się spodziewać, żeby złamały tę zasadę. Jak przez 100 lat nie ujawniali, to przez kolejne 100 lat pewnie ujawniać nadal tych dokumentów nie będą. No i tu jest jakby, jakbym powiedział, taki zasadniczy problem, że stosując taką prostą metodę historyczną, czyli badamy dane wydarzenie na podstawie bezpośrednich to wydarzenie dotyczących źródeł, tego nie możemy zastosować, bo po prostu tych źródeł nie ma. No dobrze, a czy w takim razie możemy wywnioskować, dojść do tego, jaki był sens tych wydarzeń, tego spotkania? Ja właśnie teraz powiem szczerze, że no, pisząc tę książkę, Rapallo chyba było jednym z najważniejszych problemów, tak problemów intelektualnych, z którymi się musiałem zmierzyć, no bo z jednej strony uznajemy to Rapallo za jakby najważniejsze, nawet konstytutywne wydarzenie dla stosunków niemiecko-rosyjskich ostatnich 100 lat, a jednocześnie nie wiemy, co tam się stało dokładnie, tak? No to też jest pewien paradoks, no bo Rapallo to jest nazwa już własna, która oznacza pewien kompleks, pewien sposób uprawiania polityki, pewne nastawienie. Jest to Rapallo weszło wręcz do języka codziennego, tak? A my nie wiemy, co tam się stało. No to jest chyba jakiegoś rodzaju paradoks. I ja, ponieważ jest możliwość wydania, na wiosnę będzie drugie wydanie tej książki, to teraz właśnie kończę poprawki dotyczące Rapallo, bo postanowiłem mimo wszystko ten rozdział Rapallo rozwinąć i bardzo szeroko rozwinąć i zaproponować w tym następnym wydaniu nową interpretację, moim zdaniem nową. I tu do tego posłużę się dokumentami, które zostały stworzone zaraz po zawarciu traktatu w Rapallo, czyli w lecie i jesienią 1922 roku, ale dokumentami, które nie mają charakteru korespondencji dyplomatycznej, tylko to są memoriały, notatki, które mają charakter najczęściej zapisków prywatnych i one zostały zachowane w tak zwanych spuściznach, to po niemiecku się nazywają nachlas, kilku najważniejszych aktorów tych wydarzeń. Myślę tutaj o... właśnie, o, kim byli aktorzy tych wydarzeń? To zaraz przejdziemy do nich, tak? Myślę o spuściźnie rękopiśmiennej kanclerza Wirta, ministra Rathenaua,
ale przede wszystkim, bo dla mnie tutaj będzie kluczowy i dla mnie jest kluczowy, spuścizna, która pozostała, notatki, które stworzył i zachowały się po dziś dzień, Ulrich Brockdor Franzau, osoba, której nie było na miejscu, ale osoba, która potem jakby rozmawiała z głównymi uczestnikami tych wydarzeń, bo on był kandydatem na ambasadora w Moskwie zaraz po Rapallo. No i jak pytasz właśnie, kto był, bo to, żebyśmy dobrze to zrozumieli, to warto tych głównych aktorów, tych wydarzeń przedstawić. Może po stronie rosyjskiej, no to jest Czyczerin, to jest Ludowy Komisarz Spraw Zagranicznych, czyli taki sowiecki minister spraw zagranicznych. Co ciekawe, Czyczerin to jest arystokrata, pracownik jeszcze carskiego ministerstwa, no i on jest... Na służbie u bolszewików. Przechodzi na służbę do bolszewików. Znaczy, dokładnie rzecz biorąc, on już z bolszewikami zaprzyjaźnia się przed rewolucją. No i to jest naturalny kandydat dla Lenina i towarzyszy, bo on też jest towarzyszem, on jest komunistą, tak? To nie jest arystokrata, dyplomata, który mówi, to teraz będę dla was pracował. Nie, on przedtem przeszedł na religię i wiarę komunistyczną, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby na tak wysokim... Biała arystokracja rosyjska pracowała dla bolszewików. Wiesz co, arystokracja może pracować, tylko trudno sobie wyobrazić, że będzie to człowiek niewierzący. No bo wiara w dogmaty marksizmu, marksowskie i leninizmu, no jest tutaj kluczem. Jak nie wierzysz, to nie masz czego szukać. On był wierzący. Ale ponieważ no, należy też dawieriaj, no prawieriaj, czyli ufaj, ale sprawdzaj, bolszewicy, Lenin uczynili jego zastępcą Maksyma Litwinowa, no już takiego prawdziwego bolszewika, który tam no, miał na to oko i to było też ciekawe, bo oni obydwaj między sobą rywalizowali. Zresztą no, pod koniec lat 20. Litwinow zamienił Czyczerina i stał się kolejnym Ludowym Komisarzem Spraw Zagranicznych. Czyli po stronie rosyjskiej był to Czyczerin, a po stronie niemieckiej... Aha, może jeszcze jedna rzecz, bo to Rapallo wydarzyło się, to jest wydarzenie, które było w trakcie tak zwanej konferencji genueńskiej. Konferencja w Genui, która rozpoczęła się tak gdzieś na tydzień przed podpisaniem traktatu Rapallo, była taką ogólnoeuropejską konferencją zajmującą się, no dzisiaj byśmy to powiedzieli odbudową Europy po wojnie, ale jakby głównym jej celem było włączenie Sowiety, państwa sowieckiego i gospodarki sowieckiej właśnie we współpracy i odbudowę powojenną Europy. I pierwotnie nawet powinien wziąć udział szef państwa, czyli Lenin, tak? Ale Lenin z różnych względów, również zdrowotnych, nie przyjechał i głową delegacji był właśnie Czyczerin wspierany przez Litwinowa, no i innych urzędników. Po stronie niemieckiej podczas konferencji w Genui był również kanclerz Wirth. Tam była cała delegacja, to była kilkadziesiąt osób, to była ogromna delegacja, no bo to też dla polityki niemieckiej ona była ogromnie ważna. Tam Niemcy właściwie, można tak powiedzieć, po raz pierwszy byli doproszeni do stołu negocjacyjnego no, na prawie równych prawach. No, pamiętajmy, no, w 19 roku, w połowie 19 roku konferencja wersalska jakby zdegradowała pozycję
niemiecką. Niemcy są państwem, które przegrały wojnę, są okupowane przez mocarstwa Ententy. No ich pozycja jest bardzo słaba. Duże odszkodowanie nałożone. Tak, reparacje, które Niemcy chcieli tę kwestię też poruszyć, bo chcieli związać odbudowę Europy z kwestią reparacyjną. No w tym sensie, że uważali, że te reparacje są zbyt duże i te im narzucone i nie są w stanie podołać ich z płatą. No i cały czas Niemcy dążyły do ograniczenia tych kwot i spłat reparacyjnych. I tutaj tu Niemcy uważali, że podczas Genui coś się da zrobić. Był kanclerz, czyli Józef Wirth. To był polityk porozumienia centrum. Był Walter Rathenau, niemiecki przemysłowiec, jeden z szefów wielkiego koncernu, który tam na pewno znamy, bo to jest, państwo znacie, to jest AEG. Znany. I z ważnych osób ja bym jeszcze zwrócił uwagę na szefa Wydziału Wschodniego, Ago von Malzana. To są ci, którzy byli w Genui, bądź byli te osoby ze strony niemieckiej, bądź bezpośrednio potem brali udział w Rapallo. Ale mówiąc o Niemcach, musimy mówić jeszcze o co najmniej dwóch osobach, bo te osoby, które wymieniłem, one przyczyniły się do podpisania i były zwolennikami podpisania tego aktu, a mianowicie traktatu z Rapallo. Ale w Berlinie byli też i tacy, którzy byli temu przeciwni, bo ten traktat, jak mówimy o tajemniczym spisku, to w pierwszym znaczy już ten spisek, no można mówić, że już był, bo on był spiskiem wielowymiarowym. Po podpisaniu traktatu, rząd nic nie wiedział w Berlinie. Mamy dokumenty, tam 2 czy 3 dni jest spotkanie gabinetu Rzeszy i wszyscy są zdziwieni, no jakim prawem oni podpisali, co tam jest podpisane, no bo delegacja nie miała takich pełnomocnic. W szczególności delegacji nie miała pełnomocnic prezydenta Rzeszy, którym był wówczas Friedrich Ebert, który był generalnie przeciwnikiem tego rodzaju porozumienia. No bo Friedrich Ebert, no to może warto o Friedrichu Ebert się powiedzieć słowo, przywódca socjaldemokratów niemieckich, przywódca SPD. I tu państwo przyzwyczajeni do takich przywódców jak Schröder czy Scholz, a takich no, dwuznacznych przywódców, jeśli idzie chociażby o stosunki z Rosją przede wszystkim, tak? A Friedrich Ebert, no to był jastrząb wówczas. Tak, SPD była najstarszą partią, czy dzisiaj jest, tak? Najstarszą, bo nawet jest po dziś dzień, bo powstała w 1863 roku. No i zawdzięczamy... Data powstania styczniowego w Polsce. Tak, i zawdzięczamy tej partii, no właśnie dzięki rewizjonizmowi i antykomunizmowi, no moim zdaniem zawdzięczamy to, że Sowietom się nie udało. Na pewno polityka socjaldemokracji niemieckiej była tym czynnikiem, czy jednym z kluczowych czynników, który uniemożliwił sowietyzację Europy. I tutaj no, wielką rolę i chwalebną z tego punktu widzenia odegrał Ebert, no bo no, przypomnijmy, Ebert dochodzi do władzy na przełomie roku 18 i 19, a wtedy w Niemczech już wybucha rewolta, ruchawka komunistyczna. Ebert jest tym przywódcą tej grupy socjaldemokratów, którzy dogadują się dzisiaj
dzisiaj byśmy powiedzieli, z niemiecką reakcją, głównie z Reichswehry, no i dają im, dają tej reakcyjnej Reichswehrze carte blanche na likwidację z spisku komunistycznego, tak, czy takiego właściwie bolszewickiego, bo tam za tym wszystkim stali bezpośrednio bolszewicy przysłani przez Moskwy. No i efektem tego układu, bym powiedział, pomiędzy Bertem a Reichswehrą, no jest na przykład morderstwo Róży Luksemburg i Liebknechta, czyli zdekapitowanie spartakusowców, czyli tych przywódców rewolucji, no, które było jednym z tych ważnych czynników, dla którego ta rewolucja się nie powiodła. No i Ebert, no to jest przykład właśnie takiego socjaldemokraty, rewizjonisty, antykomunisty, który no cały czas no, antykomunistyczne stanowisko reprezentował i tutaj taka... mówił, że po prostu Sowieci to, czy bolszewicy to są bandyci bez czci i wiary, z którymi nie ma sensu się porozumiewać. On to nie był jakiś umysł... wybitny. Skomplikowany, bo no to jest jakoś jedna pewna wybitność, żeby pewien plan przeprowadzić. No to był niewątpliwie polityk wybitny, no bo on no też również doprowadził, nie tylko, że zdławił rewolucję 18-19, Sowieci próbowali, Sowieci, bolszewicy próbowali wywołać rewolucję jeszcze w 23 roku w Niemczech, no to tam cały czas. Ale on również no, był tym politykiem, który, ja bym powiedział, storpedował tę próbę spisku w Rapallo, bo jeszcze będziemy o tym mówili, co się stało. Postawimy pewną hipotezę i to, i właśnie Ebert był tym, który był w Berlinie wtedy, i który stał na straży tej polityki, on odegrał ogromną, no i z punktu widzenia historii Europy, no moim zdaniem bardzo pozytywną rolę, bo były w Niemczech siły, które właśnie dążyły do porozumienia sowiecko-niemieckiego i zniszczenia całego porządku europejskiego, a pierwszą ofiarą byłaby tak czy siak Polska. Tak więc no, o tym musimy pamiętać. I teraz kto był po stronie niemieckiej tym zwolennikiem ugody, porozumienia, takiego nazwijmy no, porozumienia geopolitycznego, a właściwie trzeba to powiedzieć wprost sojuszu militarnego z Sowietami. Był to szef Reichswehry, generał von Zeigt, słynny generał von Zeigt, taki gość, Prusak z monoklem, no emblemat, tak? Wyglądał jak Prusak i on był przywódcą tego całego skrzydła w armii niemieckiej, no, które dążyło do porozumienia z Rosją, zawarcia sojuszu. I ja bym powiedział tak, z tego co on pisał, to wyraźnie tam była wiara w to, że być może uda się razem z Rosją w dosyć krótkim czasie zniszczyć porządek wersalski. Te zamiary i te nadzieje von Zeigta i ludzi z nim związanych sięgały bardzo daleko. I on miał takich pomocników i zwolenników, jak właśnie kanclerz Wirth, który go przekonał do swojej polityki. A w MSZ-cie miał właśnie takiego szefa Wydziału Wschodniego, Ago von Malzana, no, który o te, już właśnie tutaj dbał, żeby papierki się zgadzały i pilnował wszystkich spraw. Czyli po stronie niemieckiej mieliśmy dwa obozy. Jeden, nazwijmy to prorosyjski czy prosowiecki, a drugi taki obóz, który z dystansem się odnosił do współpracy z Rosją. Bo jeśli idzie o politykę rosyjską, sowiecką, to moim zdaniem ta strategia była jednolita. To wyraźnie o tym pisał Lenin. Jest takie
słynne jego wystąpienie z końca 1920 roku, wystąpienie o koncesjach, gdzie on bardzo wyraźnie mówi, do czego Sowieci powinni dążyć. Sowieci powinni dążyć do tego, żeby rewolucja dokonała się poprzez wojnę imperialistyczną. To znaczy, żeby doszło do wojny pomiędzy państwami imperialistycznymi, żeby te państwa imperialistyczne żeby się wyczerpały wojną, Związek Sowiecki będzie stał na boku i potem wyczerpane wojną państwa imperialistyczne, w tych wyczerpanych wojną państwach imperialistycznych powstanie sytuacja rewolucyjna, no i wtedy Armia Czerwona wejdzie bez problemu, jak w masło, pójdzie na zachód i zsowietyzowany zostanie cała Europa Zachodnia. Czyli strategia Moskwy była, no, wyrażona przez Lenina, no, była no, stosunkowo prosta. Trzeba grać na wojnę, no bo w tej konkretnej sytuacji to chodziło o wojnę pomiędzy Niemcami a państwami Antanty, czyli na kolejną wojnę między Niemcami a państwami Antanty. I właśnie w ten scenariusz von Seeckt i inni się wpisywali, bo właśnie mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Lenin pisał, przemawiał tak i wyjawiał tę strategię, o której mówiłem, to von Seeckt w takim tajnym memoriale pisał no, wręcz o tym, że musimy... To jest 1920 rok, czyli to było gdzieś rok po zawarciu Układu Wersalskiego. Seeckt już mówił o konieczności wojny wyzwoleńczej, na które poszłyby Niemcy. I oczywiście to było takie, to było mgławicowe, no bo Niemcy nie dysponowały potencjałem. One już podlegały stopniowo coraz bardziej ograniczeniom związanym z traktatem wersalskim, ale nadzieję właśnie widziały w tym, że zostaną wsparte potęgą sowiecką. No dobrze, skoro tak, archiwa niemieckie nie zawierają dokładnych dokumentów, bo one, jak twierdzisz, nie zostały sporządzone. Rosjanie, czy też Sowieci coś sporządzili, ale jak to oni głęboko to skrywają, no to co mówią sami świadkowie wydarzeń na ten temat i czy coś mówią? Bo jak... No właśnie. Jedyną metodą moim zdaniem, ja w tym kierunku poszedłem, zresztą to nie jest akurat dokładnie mój pomysł, no bo kilkanaście lat temu tą drogą poszła profesor Ingeborg Fleischhauer, że trzeba się skupić na dokumentach, które nie miały charakteru korespondencji dyplomatycznej urzędowej, ale dokumentów, które pozostawili świadkowie wydarzeń. I profesor Fleischhauer mówi, o proszę, w spuściźnie pozostawionej przez kanclerza Wirta jest wiele materiałów na temat tego, na temat sensu i tego, co działo się w Rapallo. No problem w tym, że te dokumenty w większości są stworzone już po wojnie sowiecko-niemieckiej, czy tam 1942-1943 rok, czyli 20 lat po tych wydarzeniach, tam jest jeden dokument z roku 1933, a więc no, jak to są takie wspomnienia, już wspomnieniami dalekie, no ale należy tym wspomnieniom dawać... dać głos, tak? I ja poszedłem jeszcze trochę, idąc tym samym tropem, bo uważam, że profesor Fleischhauer mimo wszystko nie odpowiedziała na to pytanie, no to co tam zaszło? Ona postawiła pewne takie znaki zapytania, no i wskazywała właśnie, no, że głównym problemem to był kwestia ewentualnego sojuszu militarnego,
Drugim problemem była Polska. No i trzecią kwestia relacji Niemiec z mocarstwami zachodnimi. Że to był jakiś taka że tu to wtedy właśnie na ten temat rozmawiano. A ja postawiłbym, ja poszedłem tym tropem i jest spuścizna Ulricha von Brockdorff-Rantzaua, pierwszego ministra, bardzo krótkotrwałego, ale pierwszego ministra spraw zagranicznych Republiki Weimarskiej, dyplomaty, który jeszcze zaczynał za czasów Wilhelma II, no wybitnego dyplomaty, bo on również maczał palce we współpracy bolszewików z Niemcami w trakcie wojny, wspierał Parwusa, też... A Parwus Lenina? Tak, miał swój udział w organizowaniu przyjazdu Lenina do Rosji w trakcie wojny, czyli dyplomata rzeczywiście wybitny, bardzo wysoko stojący w hierarchii, który był kandydatem prezydenta Eberta na ambasadora w Moskwie po Rapallo. Stąd musiał dobrze wiedzieć, co w Rapallo się wydarzyło, no bo on był krytykiem Rapallo. Bo może jeszcze dla naszych słuchaczy jedno wyjaśnienie. No bo co my wiemy z faktów? Zanim zaczniemy dochodzić, co tak naprawdę wydarzyło się, to powiedzmy, jakie były, co my wiemy, bo coś tam wiemy, tak? No wiemy, że do spotkania doszło 16. Prawdopodobnie umówiono to pomiędzy obydwoma delegacjami, sowiecką i niemiecką. Prawdopodobnie umówiono to spotkanie 15 bardzo późnym wieczorem, 15 kwietnia, ale na przykład nie wiadomo, kto był inicjatorem tego spotkania, bo to też jest ciekawe. Czy Niemcy, czy Sowieci? I Sowieci mówią już wówczas w takich notatkach, które bardzo skrótowo mówiły o przebiegu samych wydarzeń, a nie o treści i sensie, tak? Sowieci mówią, że to Niemcy nas poprosili, a Niemcy mówią, że to nas Sowieci poprosili. To już jest ciekawe, tak? Że nie wiadomo nawet, czyja to była inicjatywa. No ale do tego spotkania doszło. Wiadomo, że Czyczerin z Rathenauem rozmawiali ładnych kilka godzin. Rozmawiali też inni członkowie delegacji już o samym trekście też ładnych kilka godzin. Tu z tego nic nie wiemy, jak te rozmowy przebiegały. No i wiadomo, że około godziny tam 18 wieczorem, wczesnym wieczorem, tak? Czy tak, wieczorem. Ten traktat zawarto. I co jest w tym traktacie, tak? No bo to też jest, żebyśmy, musimy najpierw wyjść, co jest zapisane, bo my też treść traktatu znamy. I ona nie jest żadną tajemnicą. No i w treść traktatu nie jest, tam nie ma nic sensacyjnego. Tam są tak naprawdę, traktat jest krótki, składa się z 6 niedługich artykułów. I tak naprawdę w tym traktacie chodzi o to, że obie strony zrzekają się jakby odszkodowań związanych ze skutkami I wojny światowej. To jest bardzo ważne, bo mocarstwo zachodnie próbowały rozegrać Sowietów przeciwko Niemcom, zapewniając w traktacie wersalskim udział Sowietów w tej, nazwijmy to, masie reparacyjnej niemieckiej. I tu w Rapallo Rosjanie się tego zrzekli, tak, realnie, no bo to co mówimy, to zrzeczenie się, znaczy to rezygnacja z ewentualnych odszkodowań bądź roszczeń związanych ze skutkami pierwszej wojny światowej, to w przypadku Sowietów było zrzeczenie się
roszczeń reparacyjnych, ale z drugiej strony Niemcy zrzekali się praw no, do majątku, najszerzej rzecz ujmując, no, do majątku niemieckiego bądź obywateli niemieckich znacjonalizowanego przez Sowietów, podswojonego przez Sowietów. Tak? To jest pierwsza kwestia bardzo ważna i powiedziałbym tak najbardziej polityczna. Tak? Drugą sprawą to było powtórne nawiązanie stosunków dyplomatycznych. I trzecią sprawą to były kwestie współpracy gospodarczej, klauzula największego uprzywilejowania. No, strony się umówiły, że no, będą tą współpracę gospodarczą wspierały. Czyli ujmując tak to ściśle, to tam w ogóle nie ma mowy o jakiejś takiej twardej polityce, o porozumieniu politycznym dwóch państw przeciwko komuś albo wobec kogoś. Nie ma w ogóle żadnych w tym dokumencie mowy o jakimś porozumieniu dotyczących kwestii militarnych, etc., etc. Krótko mówiąc, ten traktat, no nie, tam nic nie ma złowróżbnego, bo a my mamy cały czas skojarzenie. No właśnie, to co tam się stało, skoro ten traktat ma tak złą opinię? No dobrze. Biorąc pod uwagę samą literę, to można powiedzieć, nic szczególnego tam nie ma. Oczywiście mocarstwom zachodnim ta kwestia uregulowania związanych ze skutkami I wojny światowej mogła się nie podobać, bo one w tym nie brały udziału. Temu miała być właśnie konferencja genueńska, która trwała i w której Rosja i Niemcy brały udział. No i ta pretensja jest taka, no, że porozumieliście się ponad naszymi głowami w tym, a powinniśmy się porozumieć razem w Genui. No i to jest wszystko. No dobrze, a jak w samych Niemczech odebrano, czy koła, które widziały, czy mogły się domyślać, co się stało, samo zawarcie tego traktatu? Po pierwsze, to było zaskoczenie, bo mamy protokoły posiedzenia rządu, chyba z 18, 19, 14, no kilka dni potem jest, no i wszyscy są zaskoczeni, tak? Jest pytanie, no właśnie, czy prezydent Ebert dał upoważnienie do zawarcia tego rodzaju traktatu. Rząd czeka na jakąś informację, dostaje 19 informację, ale z tej informacji de facto nic nie wynika. No dostaje treść traktatu, no i taką właśnie informację, no że no akurat tak się stało, że ci do nas zadzwonili wieczorem, że Sowieci do nas zadzwonili wieczorem do hotelu, no to myśmy usiedli, porozmawiali w ramach delegacji niemieckiej, no i podjęliśmy decyzję, że do nich pojedziemy rano i pojechaliśmy, zawarliśmy traktat. Zresztą sam traktat, on w dużej mierze został już wynegocjowany wcześniej, bo przed konferencją w Genui delegacja sowiecka jadąc do Genui zatrzymała się w Berlinie i rozmawiano już o traktacie. I ten traktat był już gotowy do podpisania. To jakby nie było tutaj też niczego szczególnego. No i właśnie pytanie jest, no właśnie, co takiego się musiało stać, że zawarcie tego traktatu stało się tak wielką sensacją. Można szukać odpowiedzi w tym, że pierwsze reakcje prasowe były takie, że tam zawarto tajny traktat militarny, tak? Że obok tego, co widzimy... Skąd przesłanki? Proszę? Skąd przesłanki czerpała prasa? No tego nie wiemy. Pamiętajmy, no dyplomacja to również jest dezinformacja. Z jednej strony powinniśmy na to patrzeć. Zawarcie porozumienia niemiecko-sowieckiego
no, wisiało w powietrzu. Ono było zaskoczeniem, ale w gruncie rzeczy nie powinno być zaskoczeniem. Nikt się tego nie spodziewał, ale logika jakby polityki i sytuacji międzynarodowej czyniła zawarcie jakiegoś porozumienia sowiecko-niemieckiego koniecznością. Obydwa państwa, no, cały czas po zawarciu traktatu wersalskiego, one są na marginesie stosunków międzynarodowych. Z Sowietami jako czerwonymi bandytami nikt nie chce w krajach kapitalistycznych rozmawiać. Wszyscy czekają na upadek tego strasznego reżimu. On jest niestety nie ma miejsca. I Sowieci są, większość państw tych mocarstw nie ma nawet stosunków dyplomatycznych z Sowietami. My, Polska, mamy, to też jest ciekawe, nie? My w tym czasie uprawiamy dosyć aktywną dyplomację i stosunki z Sowietami utrzymujemy, ba, nawet właśnie przed samą konferencją genueńską próbujemy ustalać stanowiska z Sowietami. Ale na przykład Stany Zjednoczone, właśnie te główne mocarstwa, te stosunków nie utrzymują. Z drugiej strony, no, Niemcy czują się pokrzywdzone właśnie wynikami traktatu wersalskiego, z likwidacją de facto, tak, czy ogromnym zmniejszeniem armii, reparacjami, ograniczeniami dotyczymi, tak, no, okupacją też, no bo to okupacja też jest takim, to jest dobre, dobrze, że to przypomniałeś, tak, no, świadectwem, że to jest państwo nie suwerenne. No i Niemcy nie mają tak naprawdę ruchu, bo traktowani są, oni uważają, że są traktowani przez mocarstwa zachodnie jako takie, jako przedmiot kolonizacji, wręcz tam się mówi w dokumentach, że oni, no, chcą nas zniszczyć bądź skolonizować. Czyli jakby z perspektywy tej niemieckiego dyplomaty, no to widzimy, no trzeba, nie ma się z kim dogadać, no tylko zostaje nam Rosja. I w tym sensie to porozumienie było jakimś rodzajem konieczności, moim zdaniem, nie? No to dobrze, to w tej grze kto tak naprawdę był silniejszy, kto na kim korzystał, czy też kto kogo wykorzystał? To może spróbujmy jeszcze, bo już chyba tutaj widzów trzymamy w niepewności, to może byśmy odpowiedzieli, a jaka jest ta hipoteza, którą ja chciałem przedstawić? No dobrze, tak? No to tak, klucz dzisiejszego tematu. Jakby jaka tam była istota, żeby potem przejść do ja bym postawił taką tezę, że jak się, że jak czyta się właśnie to, co pozostawił, notatki, które pozostawił po sobie Ulrich von Brockdorff-Rantzau, to są notatki tego typu, to są notatki z jego rozmów z Friedrichem Ebertem, czyli z prezydentem, no bo oni razem grają i zaraz po Rapallo Ebert proponuje mu ambasadę, objęcie stanowiska ambasadora w Moskwie. No proponuje mu, dlatego że on jest krytykiem Rapallo i chodzi o to, żeby temu spiskowi przeciwdziałać. Czyli mamy tak, notatki z Ebertem, mamy notatki z rozmów i to one są najciekawsze. Brockdorff-Rantzau, jak się przygotowuje do tej misji, albo jeszcze przed decyzjami, no bo to decyzja Eberta, ale to musi zatwierdzić też szef gabinetu, czyli Wirt. Mamy jego notatki z Wirtem, no i Wirt też mu... rozmawiają o Rapallo, tak? Mamy jego memoriały, które są odpowiedzią na poglądy ewidentnie von Zekta,
ja uważam, że właśnie z tej spuścizny, którą pozostawił Brockdorf Franzau, to jest kilkadziesiąt notatek sporządzonych przez niego w drugiej połowie 22 roku. No można wywnioskować, co się w Rapallo stało, a to dlatego, że on tam cały czas polemizuje z pewnym stanowiskiem. I jeśli... I to bardzo szczegółowo polemizuje z pewnym stanowiskiem i moim zdaniem on polemizuje ze zwolennikami Rapallo i tego, co tam w tym Rapallo tak naprawdę zawarto. I ja na podstawie tej polemiki odkrywam, tak, czy rekonstruuję to, co stało się w Rapallo i moim zdaniem te hipotezy można uznać za całkiem mocne hipotezy. To są oczywiście rozumowania indukcyjne, bo mówię, nie mamy bezpośredniego dowodu, nie mamy tego protokołu, tego, o czym rozmawiał Wirt z Rathenauem, Rathenau z Cicerinem 16. Tego nie mamy, ale no właśnie z tej ogromnej polemiki Brockdorf-Rantzaua ze swoimi adwersarzami my jesteśmy w stanie odtworzyć stanowisko adwersarzy i to, co oni zrobili w Rapallo. I teraz tak, bo nie ulega wątpliwości, to się zachowało w wielu, między innymi też we wspomnieniach Wirta, że ci, którzy tam byli, mówią, że my zawarliśmy umowę dalej idącą niż to, co zostało zapisane na papierze. Czyli z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że obok tej umowy na papierze, o której mówiłem, w której, no jak mówię, no nie ma aż tak ogólniki. Sensacyjnych rzeczy, była umowa ustna. I otóż pamiętajmy, że w perspektywie prawno-międzynarodowej umowa ustna też jest ważna. Nie musi być umowa tylko spisana. Można zawrzeć umowę ważną, ustną. Zresztą w prawie cywilnym też tak jest. Czyli tutaj... A Rosjanie to lubią szczególnie. Tak. To jest pierwsze. Czyli moim zdaniem z tych dokumentów i nie tylko z tego, co pisze Rantzau, ale również z dokumentów Wirta i z innych świadków, no wszyscy mówią, że tam coś było coś więcej niż to, co zawarto na papierze. No i teraz jak się popatrzy na to, co pisze von Seeckt i na ten główny zwolennik współpracy z Rosją i na tą argumentację przeciwko zwolennikom współpracy z Rosją, Brockdorf-Rantzaua czy prezydenta Eberta, to widać jedno, że tam jest cały czas mowa o Polsce. I Wirt to też mówi. Wszyscy mówią, że kluczem jest Polska, kluczem do Rapallo jest Polska. No, a dlaczego? Ale zaraz, jeszcze moment, właśnie zaraz ci powiem. Jak popatrzymy sobie no znowu w treść, no to tam nie ma nic na temat Polski, tam w ogóle nie ma nic, co dotyczy Polski, nawet w sposób pośredni. No pewnie jakbyśmy zrobili jakieś wielkie łamańce, może byśmy doszli. Czyli wszyscy mówią, mamy kilkanaście pewnie nawet świadectw, że przede wszystkim chodzi o Polskę, że łącznie z Wirtem, który mówi, że chodzi o Polskę i... Oni to mówią też w określonym kontekście, że nie tylko, że tam jest Polska jest jakimś tam czynnikiem, który należy uwzględniać, że umawiamy się co do jakiejś skomplikowanej, umawiamy jakąś wspólną strategię wobec Polski. Nie, tam się mówi o jednym. Trzeba załatwić Polskę. Wirt to mówi wyraźnie, jak spotyka się kanclerz Wirt spotyka się z Brockdorf-Rantzauem i mówi wyraźnie. Celem
głównym problemem mojej polityki wschodniej jest Polska i celem jest załatwić Polskę. Zresztą mamy też taki dokument von Zekta, też taki materiał z tego czasu, gdzie też się mówi, że Polska musi zostać zmiażdżona. Tam się mówi cały czas o załatwieniu sprawy polskiej, czyli o skasowaniu Polski, zmiażdżeniu Polski. I to nie ulega wątpliwości, bo to z kilku notatek widać, że chodzi o zniszczenie, zlikwidowanie Polski. No i jako żywo, jak weźmiemy treść traktatu, to nic tam nie ma. Czyli należy wyciągnąć wniosek... Że to jest ten prawdziwy cel traktatu. Że ta umowa ustna, która... prawdziwy cel traktatu to... Jest inny, znaczy, oczywiście, że ta druga ważniejsza umowa dotyczyła zniszczenia Polski. No i to idźmy dalej, spróbujmy poindukować, co tam mogło być bliżej. Spróbujmy jakieś postawić hipotezy, bo moim zdaniem jeszcze kilka hipotez można postawić. Ważne jest moim zdaniem to, że wojskowi niemieccy kontrolowali delegację niemiecką w Genui i w Rapallo, ale nie brali, z tego co wiemy, przy tych rozmowach 16 wojskowych chyba nie było. I nie odgrywali oni wtedy kluczowej roli. Czyli raczej trudno by było mówić, ja nie sądzę, że tam zawarto jakąś już konkretną umowę sojusz niemiecko-sowiecki, taki militarny, ale niewątpliwie rozważano i umówiono się w takiej kwestii, moim zdaniem to wynika, zaraz powiem dlaczego, w kwestii ewentualnej wojny rosyjsko-niemieckiej bądź ewentualnej wojny, w kwestii bądź wojny sowiecko-polskiej, bądź wojny niemiecko-polskiej, bądź niemiec z Antantą. Że to porozumienie ustne, które zawarto, dotyczyło właśnie zachowania tych państw w tego rodzaju przypadkach. Dlaczego tak twierdzę? Otóż i znowu mamy dokumenty sprzed zawarcia i to jest z genezy, bo coś tam nieco się zachowało. I wiemy na pewno, że jesienią, prawdopodobnie późną jesienią 2021 roku wojskowi niemieccy byli w Moskwie, rozmawiali z szefem sztabu Lebediewem i tam rozmawiano na temat wojny z Polską. Mamy takie źródło, które mówi, że Sowieci poinformowali, że na wiosnę zaatakują Polskę. Informowali o tym Niemców. Znowu w lutym, 10 lutego 1922 roku, czyli przed Rapallo, w Berlinie jest Karol Radek, czyli wówczas on był członkiem KC, ale odgrywał bardzo istotną rolę, bo był chyba głównym specjalistą, takim głównym, tym najważniejszym politykiem sowieckim, który odpowiadał za stosunki z Niemcami. I Radek spotkał się z generałem von Zektem i też rozmawiali na temat wojny Sowietów z Polską, tylko że tutaj źródła nam się nie rozchodzą. Wedle źródeł niemieckich Radek powiedział, że na wiosnę Sowiety zaatakują Polskę. Wedle źródeł sowieckich, a tu cudem coś się... Mamy jedną w dokumentach Kominternu, mamy taką notatkę Radka, napisaną zaraz po rozmowie, czyli to jest bardzo wiarygodne źródło. I z tej notatki wynika, że to Zekt mówi, że i żałuje, że wie, że Sowieci na wiosnę nie zaatakują Polski. Ale znowu,
nieważne w którą stronę było, kwestią jest wojna polsko-sowiecka, tak? Oni cały czas na ten temat rozmawiają. Ja wnoszę, że no i jakby najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, który oni rozważali, umawiali się na zaistnienie tego scenariusza, no była właśnie wojna polsko-sowiecka sprowokowana przez Moskwę. No bo to tu, co, w takim przypadku trzeba się między sobą dogadać, co robią Niemcy. Bo Niemcy, znowu przypomnijmy, dlaczego to jest takie ważne. Niemcy się boją, że w momencie, gdy Sowiety wkroczą do Polski, to Francja wkroczy do Niemiec, no bo to też inaczej też Polski nie da bronić, że Francja założy, że to jest, że jest tutaj porozumienie niemiecko-sowieckie. Czyli krótko mówiąc, z perspektywy sowieckiej to Sowieci jakby straszyli, czy Sowieci dążyli, to jest niewątpliwe, tak? Moim zdaniem ta, jakby dążenie, polityka, ta strategia sowiecka jest w miarę pewna, nasze rozumienie, bo to z wielu dokumentów można wyczytać, że Sowieci grali przede wszystkim na rewolucję w Niemczech. O tym oczywiście tam nie było mowy i o tym oni nie mówią. No i można sobie wyobrazić, że w momencie, w którym wybucha rewolucja w Niemczech, Sowieci muszą i będą chcieli zrewolucjonizowanym Niemcom, zrewoltowanym Niemcom pomóc. No to czyli jak pomóc? Muszą wejść i muszą rozpocząć wojnę z Polską. I Sowieci, rozmawiając z Niemcami, jakby moim zdaniem mówili tylko tę część prawdy, tą półprawdę, tak? O rewolucji nic nie wspominali w Niemczech, ale rozważali ten scenariusz, że wchodzą do Polski, ale w głowie mieli, Sowieci w głowie to mieli, że wchodzą do Polski kiedy wybuchnie rewolucja. No i mamy... Mówię, że jest wiele dokumentów, które rozważa ten scenariusz, bo do 23 roku mamy jeszcze dokument też kominternowski, taką analizę, co ciekawe, Stalina samego, tak? Gdzie Stalin właśnie opisuje ten cały scenariusz. Bo co ciekawe, Niemcy, a przede wszystkim ZEKT, jakby nie zdawali sobie sprawy z tego, że te porozumienie jest nakierowane również na klasy panujące w Niemczech, że Rosjanie, mówiąc wojna z Polską, kusząc ich wojną z Polską i udziałem w wojnie z Polską, myślą tak naprawdę rewolucja w Niemczech. Bo dla nich rewolucja w Niemczech jest kluczem do zrealizowania ich tego zasadniczego planu, tego masterplanu, jakim jest rewolucja światowa. Rewolucji światowej nie da się przeprowadzić bez rewolucji w Niemczech. A jeśli się nie da przeprowadzić rewolucji w Niemczech, to Sowieci mają świadomość, że ich dni są policzone, bo oni, i to mówi Lenin właśnie między innymi też w tym wystąpieniu o koncesjach, o którym ja mówiłem. Sowieci mają świadomość, jeśli nie zniszczymy i nie zrewolucjonizujemy Zachodu, to my w otoczeniu kapitalistycznym, nasze dni są policzone, bo my nie jesteśmy w stanie w tym otoczeniu wytrzymać, my jesteśmy słabsi. Bo to jest zawsze, jak mówimy, to jest moim zdaniem też taki leitmotiv tej książce. Sowieci mają zawsze świadomość i to głęboko ukrywają swojej słabości i cała strategia jest ich oparta na zrewolucjonizowanie Europy i konflikt pomiędzy państwami europejskimi. Bez tego nic im się nie uda. Czyli moim zdaniem, już teraz reasumując, co się stało w Rapallo, no właśnie Sowieci chcieli podpuścić Niemcy do zawarcia traktatu militarnego na rzecz, który
teoretycznie rzecz biorąc, tak, miałby na celu wojnę i upozycjonowanie Niemiec w przypadku wojny rosyjsko-sowiecko-polskiej, ale w gruncie rzeczy Sowietom chodziło w tym scenariuszu o to, że w przypadku wybuchu rewolucji w Niemczech, żeby mogli wejść do Polski i jeszcze, żeby Niemcy im przyklasnęli. Bo rzeczywiście jest tak, ty zadasz pytanie, czy Niemcy byli tak głupi? No powiem tak, Zegt był rzeczywiście tak głupi. W tych memoriałach on jakby nie zdawał sobie sprawy z zagrożenia sowieckiego. On je bagatelizuje. Bagatelizuje możliwość sowietyzacji Niemiec. Ale na szczęście też i dla nas, nie? Obok Niemców idiotów są Niemcy, którzy mają kiepełkę i tu jest prezydent Ebert i Brockdorf Rantzau, którzy mówią nie, bo ten układ, jeśli on by doszedł do realizacji, to po prostu nas nie ma. No sami sobie, no to my... To Lenin mówił o tym sznurze, który sprzedamy kapitalistom. I von Zegt jest właśnie tym imperialistą, kapitalistą, który już sobie zakładał ten sznur na szyję. No ale na szczęście był von Brockdorf Rantzau i prezydent Ebert, którzy go odcięli w ostatniej chwili. Ja bym powiedział, to jest tak metaforycznie sens tego, co się stało w Rapallo. Bo w Rapallo był właśnie spisek części elity niemieckiej na rzecz zawarcia układu militarnego z Sowietami. Do tego prawie doszło. Do tego prawie doszło, ale ten układ, tego układu nie podtrzymał ani prezydent Ebert, a on musiałby wyrazić na coś takiego zgodę. I dlatego wziął von Brockdorf Rantzaua i wysłał go do Moskwy, bo on go wysłał w końcu do Moskwy, po to, żeby pilnował von Zegta i innych wojskowych, żeby oni nie próbowali bawić się z tym sowieckim sznurem, żeby się przypadkiem nie udusili. Bo tu jeszcze jest jedna uwaga, jak mówiliśmy, to żeby ten obraz tego Rapallo przedstawić. Jeszcze jest Rathenau. A no właśnie. Bo nie mówiliśmy o nim. Ów Rathenau, wówczas minister spraw zagranicznych, osoba wywodząca się z wielkiego przemysłu niemieckiego. Która w ogóle potem ginie w takich bardzo niejasnych okolicznościach. No właśnie, to dojdziemy. I Rathenau jest taki, który jest pomiędzy tymi obozami. Rathenau jadąc do Genui nie jest zwolennikiem zawarcia jakiegoś porozumienia politycznego, strategicznego z Sowietami. Wręcz przeciwnie, on uważa i słusznie, że to utrudni Niemcom rozmowy z mocarstwami zachodnimi. No i nagle coś się staje, że on w nocy z 15 na 16 zostaje przekonany przez Wirta i von Malzana do tego, żeby ten układ podpisać. Podpisuje ten układ i potem, dosłownie kilka dni potem, zmienia zdanie i zastanawia się, a może by go anulować, bo mocarstwa zachodnie chcą, żeby ten układ był anulowany. On nie jest anulowany, bo nawet prezydent Ebert wie, że już nie powinno, bo to by bardzo osłabiło i skompromitowało pozycję niemieckie, a poza tym tam rzeczywiście nie ma nic grożącego, tak? I Ebert się potem stara tylko przyblokować tych zwolenników współpracy, ale samo Rapallo, samo to, co zostało na papierze, to pozostało. I Rathenau jest właśnie też kolejną zagadką. No, dlaczego on zmienił zdanie? I profesor Fleischhauer, na którą się powołałem, ona twierdzi, że prawdopodobnie zrobił to dlatego właśnie, żeby nie pozwolić
wojskowym niemieckim na zawarcie jakiegoś głębszego układu, żeby kontrolować tę sytuację, żeby tam być. Ja co do tego wytłumaczenia nie jestem do końca pewien, bo tu też nie mamy żadnych papierów i zaraz po Rapallo Rathenau ginie w zamachu, zostaje zamordowany przez taką prawicową organizację niemiecką. No mordy wtedy były na porządku zdarzały, tak, dziennym. Ale mogły mieć coś wspólnego z Rapallo? Ja czytałem kilku naukowców niemieckich. No oni nie wykluczają, że to ktoś Rathenauowi mógł pomóc i ten mord mógł być związany z tym, co się stało z Rapallo i z tym, że on potem zmienił zdanie po zawarciu już tego układu. To jest bardzo taka podejrzana sprawa. No, jak całe Rapallo owiane tajemnicą, ta tajemnica będzie tajemnicą i dopóki nie otworzą się archiwa rosyjskie, na to, jak mówię, nie mamy specjalnie co liczyć. No dobrze, to jest jeszcze taka kwestia, o której tutaj wielokrotnie mówiłeś. Dlaczego Niemcom tak bardzo przeszkadzała Polska i w czym im przeszkadzała? Jakby cała strategia niemiecka po roku 1919, to był pierwszy punkt ich strategii. To była rewizja granicy polsko-niemieckiej. Tak naprawdę o to im chodziło. Tak jak Sowieci, jak mówiliśmy, cała sowiecka wielka strategia polegała na stworzeniu, na rewolucji światowej i stworzeniu jednej wielkiej ZSRR miał być takim państwem, jednym państwem na całym świecie. Tak tutaj Niemcy mieli bardzo skromne jakby cele w polityce zagranicznej całych lat 20. To jest odzyskanie terytoriów, które wskutek traktatu wersalskiego przypadły Polsce, to znaczy Pomorza Zachodniego, czyli Pomorza Gdańskiego, Górnego Śląska, no i oczywiście jakby dało się to Wielkopolski. Generalnie rewizja granicy, bo oni tę rewizję uważali za niesprawiedliwą i pytanie było, jak tę rewizję granicy, jak doprowadzić do tej rewizji granicy. I właśnie, i tutaj mamy znowu ten podział. Na tych, którzy uważali, że to musi być wojna, a ponieważ Niemcy są słabe, to musi to być wojna co najmniej regionalna, czyli z pomocą Związku Sowieckiego, czyli tacy ludzie jak Zegt, którzy mówili wprost o wojnie wyzwoleńczej, bądź, i to był, ja bym powiedział, większość elity, a stopniowo ona była coraz większa, niemiecki uważała, że ta rewizja granicy musi się dokonać w pokojowy sposób. To znaczy za zgodą mocarstw zachodnich. I tak jak widzimy, bo to jest dobre pytanie zadałeś, bo to jest pytanie, no właśnie, jaki jest sens tego Rapallo? To sens tego Rapallo jest taki, że Rapallo jest fiaskiem tego spisku polegającego na tym, że część elit niemieckich chce wraz z Sowietami wywołać wojnę, co najmniej wojnę regionalną, i wyrównać rachunki z Polską i przeciwstawiają się im i zwyciężają w tym sporze ta część elit, która mówi nie, wojna z Polską jest zbyt ryzykowna, no bo jest zbyt ryzykowna dla Niemiec, na które narzucono ogromne ograniczenia w kwestii wojskowych w traktacie wersalskim i musimy tego dokonać, najpierw porozumiewając się z Zachodem. Nie zrobimy tego teraz, ale zrobimy to w jakiejś perspektywie wieloletniej. I tu przejdziemy do Stresemana, tak? Bo Niemcy
Dlaczego Niemcy uważają, że ta strategia niewojenna po pierwsze będzie możliwa i będzie skuteczniejsza? Otóż dlatego, że oni cały czas patrząc na Polskę są przekonani, że Polska zaraz się rozpadnie. Polska w pierwszej połowie lat 20. tam jest cały czas kryzys, ogromny kryzys społeczny, przede wszystkim kryzys gospodarczy. Jeszcze w 25 roku kryzys walutowy. I jak patrzymy sobie na dyplomację, na korespondencję niemiecką dyplomatyczną z tego okresu, no to czytamy, no już ta Polska się rozpada. Tak jak Sowieci wierzyli, że zaraz wybuchnie rewolucja w Niemczech, w latach wierzyli w latach 18-23, tak Niemcy w pierwszej połowie lat 20. uważali, że zaraz Polska się rozpadnie. No jak Polska się rozpadnie, tam nawet był taki plan dokładnie powiedziany. Polska rozpadając się, przyczyny będą przede wszystkim gospodarczo-społeczne i my wtedy pójdziemy do Polaków, my wam pomożemy gospodarczo, rozwiązać ten kryzys, przeciwdziałać tego kryzysu, ale w zamian za nasze pieniądze zgodzicie się na rewizję granic. Taki był plan, taki był plan niemiecki. Czyli elity tak czy siak niemieckie były wrogie Polsce. Tu nie jedna i druga część chciała rozbioru, no bo to de facto oznacza rozbiór Polski, tylko tyle, że te elity wojskowe uważały, że Polskę uda się rozebrać szybko w sposób militarny za pomocą wojny we współpracy z Rosją, ale większość elit nie chciała tego scenariuszu rozbioru Polski. Ona chciała dogadania czy porozumienia z mocarstwami zachodnimi i dokonania rozbioru Polski za zgodą mocarstw zachodnich. I ta druga grupa zwyciężyła. No jak popatrzymy sobie na historię relacji pomiędzy Berlinem a Paryżem i Londynem w latach do roku 1933, to widzimy, jak Niemcy konsekwentną polityką krok po kroku się do tego celu stopniowo zbliżają. I tu to jakby symboliczną jest postać właśnie Gustawa Stresemanna, niewątpliwie najwybitniejszego polityka niemieckiego lat 20., który właśnie szedł tą linią Brockdorf-Franzau-Ebert i postawił na porozumienie z mocarstwami zachodnimi. I jego strategia była już taka, no wiadomo było, że tam po 25 roku Polsce się udało utrzymać państwowość. Te kryzysy w oczach niemieckich wyglądały tak strasznie, myśmy sobie jakoś dawali radę, ale Stresemann konsekwentnie rozmawiał i prowadził politykę porozumienia z Francuzami i Brytyjczykami i po jego śmierci, można tak właściwie powiedzieć, gdzieś tak w 1931-1932 roku już zaczęto w salonach dyplomatycznych, na razie po cichu, ale rozmawiać o granicy polsko-niemieckiej. Niemcy zaczęli znajdować zrozumienie u naszych partnerów, przede wszystkim Francuzów, ale również i Brytyjczyków, ale tu akurat kluczowa była zgoda Francji, która była naszym sojusznikiem, tak? Zrozumienie do tego, że jakiś rodzaj zmian, rewizji granicy polsko-niemieckiej jest konieczny i mamy już bardzo dużo takich świadectw, gdzie politycy francuscy po cichu, bo jeszcze nieoficjalne, ale już po cichu mówią niemieckim, tak, tak, poczekajcie jeszcze trochę i tą granicę zmienimy. No i tak nasuwa mi się, jak mówisz o Sowietach, którzy chcą przesunąć rewolucję w kierunku Zachodu,
książkę częściowo o tym, czyli mam tutaj na myśli książkę profesora Musiała Na zachód po trupie Polski. No tak, ta Bogdan jest tutaj klasykiem. Ja zresztą, my tutaj z Grzegorzem oczywiście się odwołaliśmy powielekroć do książki Bogdana, no bo on rzeczywiście, i to on jest jednym z nielicznych polskich badaczy, którzy wykorzystali dorobek tak zwanej rewolucji archiwalnej w Rosji, która dokonała się w latach 90. i na początku naszego wieku. To jest, no, bo tutaj mówiliśmy o tych zamkniętych, o częściowo zamkniętych archiwach. I Rapallo jest tego dowodem, ale no to trzeba również powiedzieć, że jednak prawdą jest, że po 90 roku doszło do rewolucji i ogromna liczba dokumentów została ujawniona. No, historycy rosyjscy, na przykład Oleg Chlewniuk, jeden właśnie z tych, którzy tę rewolucję dokonywali. On, zresztą jego książka, biografia Stalina, została kilka lat temu przetłumaczona na język polski. Jest to bardzo ciekawa praca. I Chlewniuk mówi na coś takiego, że no właściwie najważniejsze dokumenty zostały już odkryte i najważniejsze rzeczy to my już wiemy. No może tak, no bo chyba takie najbardziej, też no powiedzmy najbardziej kompromitujące politykę sowiecką, no to są na przykład dokumenty katyńskie, tak? Te główne znamy, no bo to jest kompromitujące. I na pewno to, co zostało ustalone w Rapallo, nie jest tak kompromitujące dla strony sowieckiej, jak dokumenty katyńskie, jak zbrodnia katyńska. No ale niewątpliwie jest też tak, że no pewne jeszcze pewne niejasności mamy, ale no generalnie no, książka Bogdana jest dobrym tego przykładem, że taką całościową wizję polityki rosyjskiej i strategii rosyjskiej to my mamy już i my wiemy, jak było. Wiemy też, że Sowiety to nie była, bo oni mówili, że to jest pokojowa polityka, tak, sprzedawali to jako strategię polityki pokojowej, że oczywiście ta polityka pokojową nie była, że w centrum polityki sowieckiej była wojna i wywołanie wojny, bo bez wojny no nie było możliwe osiągnięcie przez Sowietów tych najważniejszych celów, tak? I co do tego nie ma już wątpliwości. I w tym sensie, tak, jeśli idzie o ogólne strategie, to my już chyba rzeczywiście wiele nowego się nie dowiemy, no ale no, pewne wydarzenia jeszcze skrywa mrok tajemnicy. Takim wydarzeniem jest właśnie to, co się stało w Rapallo. Też jak przeglądamy dokumenty sowieckie, to widzimy, że jak się im bardziej się zbliżamy do roku 1939, tym wiemy też coraz mniej. Niejasne po dziś dzień jest stanowisko Moskwy wobec Monachium. O, ja powiem tak, no, też jest ciekawa sprawa, bo sowieckie dokumenty dotyczące paktu Ribbentrop-Mołotow też nie zostały ujawnione. To też jest ciekawe. Tylko tu akurat jesteśmy w lepszej sytuacji, bo mamy te notatki protokolarne niemieckie. To my wiemy, jak Ribbentrop w sierpniu 1939 roku przyjechał do Moskwy, to wiemy. Znamy przebieg tych rozmów, bo zachowały się, są notatki niemieckie. Tu jest wyjątkowa sytuacja z Rapallo, że nie ma ani rosyjskiej, ani niemieckiej notatki z tej rozmowy, no bo
Bo mówię o tej rozmowie kluczowej, która była rozmową Ribbentropa ze Stalina zaraz przed podpisaniem paktu, właściwie powinniśmy to nazywać paktem Hitler-Stalin, tak? Ale tutaj dokumenty niemieckie nam właściwie mówią dokładnie, co się stało. No chciałoby się sięgnąć po dokumenty rosyjskie, ale pewnie szybko to nam się nie uda. Ale to jest tak kilka tych białych, kilka takich plam, które trzeba wyjaśnić. Ale no poza tym chyba jednak dosyć dużo wiemy. Tylko te wszystkie dokumenty, ja bym powiedział tak, w polskiej historiografii stopień wykorzystania tych dokumentów, które są naprawdę dostępne, nie, jest dosyć mały i to jest pewnym moim zdaniem problemem, bo jak po stypendiach niemieckich. Nie, to nie, wiesz co, nie, moim zdaniem nie o to chodzi. Jest jakiś taki pewien w polskiej historiografii jakiś konserwatyzm, nie no. Jeszcze coś nowego się dowiemy, a lepiej no właśnie, trwać coś już ustaliliśmy. Przyzwyczajeniach. Jak pisałem książkę Hitler między Piłsudski między Hitlerem i Stalinem, one dotyczyły już wydarzeń po roku 22, bo ja się skupiłem na Rapallo, skupiłem się na Locarno i traktacie berlińskim, czyli latach 24-27 i 33-35, to mi wyszło na te 1000 stron, no właśnie dlatego, bo jako pierwszy wykorzystywałem od dawna znane dokumenty. Oczywiście nie byłem tym, który pierwsze dokumenty te znalazł, ale to też jest to pierwszeństwo, że pierwszy wykorzystujesz w pracy naukowych, bo tych dokumentów są setki, właściwie... Tam się wywiązała w pewnym momencie polemika, że już wszystko wiemy i nie, no bo są oczywiście u nas profesorowie, którzy mówią, że my już wszystko wiemy, nic nowego się nie dowiemy. No jak nie chcemy, to się nie dowiemy. A przede wszystkim, no moim zdaniem, no trzeba czytać, bo masa tych dokumentów, które ujawnili Rosjanie po roku 90, ona dotyczy Polski. Jest ogromna liczba dokumentów Kominternu, na które już nikt nie zwraca uwagi, już nie tylko w Polsce. A te dokumenty kominternowskie, tam są często, to są dokumenty sygnowane przez Lenina i Stalina i bezpośrednio dotyczą największych tajemnic strategii sowieckiej, jaką sobie można wyobrazić. I one jakby nie znajdują swoich czytelników. My narzekamy może... Bądźmy sprawiedliwi, narzekamy na polską historiografię, ale no, niemiecka, której to dotyczy, wcale nie jest od nas lepsza. No bo mówię, no, Polacy nie napisali monografii Rapallo, no to dlaczego po rewolucji tej archiwalnej w Rosji Niemiec nie napisał o Rapallo jakiejś pracy. Tym bardziej, że Niemcy mieli bardzo dobrą współpracę archiwalną z Rosjanami. Byli o wiele szerzej dopuszczani do archiwów rosyjskich. W Moskwie był niemiecki instytut historyczny, który miał dobre kontakty z Rosjanami. No i z jakiegoś powodu tego nie napisano. I jak mówię, ostatnią osobą, która zajmowała się Rapallo na poważnie w Niemczech, była profesor Fleischhauer. Ale ona, no, ta jej rozprawa, bardzo dobra zresztą o Rapallo, ona dotyczyła dokumentów i pozycji niemieckich. Ona nie próbowała dokonać jej wyniki badań nie były oparte na dokumentach sowieckich, niestety. Tak więc no... Książka, wróćmy i podsumujmy to, co powiedzieliśmy. Książki Bogdana no, są takim bardzo ważnym pierwszym krokiem, bo on
to jest ten pierwszy, Bohdan jest tym badaczem, który wykorzystał tą rewolucję, zresztą korzystał z tych kanałów niemieckich, to trzeba powiedzieć, no ale trzeba iść w tym kierunku, który musiał, wyznaczył. To też jest, on jest osobą kontrowersyjną, to nikt nie chce potem iść za nim, ale no to jest jednak nauka i powinniśmy nie kierować się tym jakimiś idiosynkrazjami, czy kogoś lubimy, czy nie, no tylko powinna nas ciekawić prawda. Czyli powinno nas ciekawić, no właśnie, co tam się wydarzyło. Powinniśmy sobie zadawać pytanie. A ja mam właśnie takie wrażenie, że historycy, nie tylko polscy, tak, już sobie nie stawiają pytania. Właśnie te same pytania są, to jest najbardziej fascynujące, no bo dla mnie fascynujące jest to, że minęło 100 lat od tego Rapallo, była rocznica, prawie ona została niezauważona i jak nie wiedzieliśmy, wiele tak nie wiemy i nikt specjalnie się nie chce tym zająć, a moim zdaniem no pewne hipotezy aż się proszą, żeby postawić. Na tym polega też skuteczność dobrej konspiracji czy dobrych spisków. Czekamy na wznowienie książki, która przed Państwem. I już będzie tutaj cały rozdział, to o czym dzisiaj rozmawiamy, ja to rozwinę i będą też Państwo mogli zobaczyć różne dokumenty, które też no, przez nie tylko polską naukę, bo jak mówię, dużo dokumentów wydano, ale potem tych dokumentów, to też jest jakaś choroba nauki, mówię nie tylko polskiej, tak, że jest bardzo dużo edycji źródłowych, tylko potem tych edycji już nikt nie czyta. Wydali i zapomnieli, a to trzeba, żeby to weszły te dokumenty do obiegu, no to potem trzeba napisać na ich podstawie jakąś historię, która zainteresuje czytelnika. Więc ekskluzywnie porozmawialiśmy o jednym z rozdziałów przyszłej książki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, co mnie cieszy. Zapraszam Państwa. Nie, na wiosnę to będzie jeszcze kilka miesięcy. To jest absolutna nowość, jeszcze świeżutkie jest. Nic się nie zesprodziło. No właśnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan dr Krzysztof Rak. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.